Strzelnica TV, Michał Kwiatkowski, Szybki Strzał. Zapraszam Was do oglądania. Dobra. Fajnego mam tego AR-ka, co? Taki niewielki, taki szczeniaczek, może nawet powiedzieć taki PCC. Ale słuchajcie, chodźcie bliżej, coś Wam pokażę. Aha. Tadam! Tak, w środku jest Glock. Dzisiaj pokażę Wam konwersję Recover do pistoletów Glock. Konwersję, która przerabia nam Glocka w platformę AR-15. No, powiem Wam szczerze, nieźle to wymyślili. Ten odcinek, ten szybki strzał, będzie takim suplementem do odcinka, który już się ukazał. Odcinka, w którym pokazywałem Wam konwersję do pistoletów. I na przykład wtedy, w tym takim rankingu tych konwersji, moim zdaniem wygrała ta. Jest to KPOS Scout, produkowany przez Fab Defense. Ale niektórzy widzowie zauważyli, że pokazałem tak naprawdę, z tego co pamiętam, 3-4 konwersje do pistoletu, a jest ich jeszcze trochę. Tak, oczywiście, tylko są po prostu słabo dostępne w Polsce, albo ich w ogóle nie ma. No i tutaj z pomocą oczywiście przyszli widzowie. Tą konwersję, jak i jeszcze jedną, którą Wam niedługo pokażę w szybkim strzale, przysłał mi Jarl Gniewny z Gniewa. Napisał mi list nawet, sprzęt do testów na Dzień Żydowski. Tak, zgadza się, właściwie wszystkie te konwersje są produkcji izraelskiej, więc spokojnie możemy powiedzieć, że dzisiaj będziemy też obchodzić taki właśnie Dzień Żydowskiej Myśli Technicznej. Jest to prezent od Vendetta Brothers z kwidzyńskiego klubu strzeleckiego WIS. Jeszcze mnie Jarl poprosił, żebym przesłał gorące pozdrowienia dla Karolinki Cikulinki, która dzielnie znosi chorobę męża zwaną strzelectwem. Pozdrawiam, Jarl Gniewny z Gniewa. Jarlu drogi, serdecznie dziękuję, pozdrawiam Twoją Karolinkę Cikulinkę i już teraz przerabiam Glocka w PDW. Przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekaw tej konwersji. Strzelanie z tego jest bardzo przyjemne. Odrzut i podrzut jest praktycznie nieodczuwalny. Składamy się do strzału z tego tak jak ze zwykłego AR-15. No zresztą tak to zostało tutaj skonfigurowane. Manipulatory są też prawie w tym samym miejscu. One troszeczkę inaczej działają. To zaraz też Wam oczywiście o tym opowiem. Natomiast nie montujemy tu żadnego chwytu przedniego, ponieważ rolę chwytu pełni tutaj to gniazdo magazynka albo też właściwie osłona rękojeści pistoletu, bo pistolet znajduje się w tym miejscu. Natomiast tutaj dobudowano jeszcze fragment, który ma chwyt. Za pomocą dźwigni uruchamiamy spust. No i mamy oczywiście taką typowo aerową kolbę. Też taka dobra informacja, można tutaj sobie zamontować jakąś inną, gdyby ktoś chciał, no bo to jest taki standard AR-15, łącznie o tutaj z tym pierścieniem mocującym. Także no mamy po prostu tak takiego Glocka przyrobionego na AR-a. Czy ma to sens? To ja postrzelam sobie jeszcze i Wam odpowiem na to pytanie. A na razie przyjrzyjmy się bliżej tej konstrukcji. Z czego składa się ta konwersja? No jak widzicie, ona wygląda jak taki AR-ek. Tu mamy łoże wykonane z tworzywa, do którego chyba można nawet dokupić jakieś tam szyny dodatkowe. Warto też zwrócić uwagę na lufę i tutaj okopcenie wokół tej konwersji. No to będzie się tutaj brud po prostu zbierał. Tu mamy fajne takie podpory na kciuki, kiedy chwytamy za gniazdo magazynka i tak naprawdę tutaj nie przykręcamy żadnych chwytów dodatkowych. Najłatwiej jest, najlepiej rzeczywiście trzymać tą konwersję za gniazdo. To jest oczywiście rączka przeładowania. To jest taki specjalny element, który jest przykręcony do pistoletu. Za chwilę Wam pokażę. No i tu mamy kabłąk, spust, no i oczywiście skrzydełkowy bezpiecznik, chwyt taki jak w AR-15 i kolba taka sama jak w AR-15, czyli mamy prowadnicę metalową, taką okrągłą, taką tak zwaną buffer tube, na którą można założyć właściwie każdą kolbę od AR-15. Zerknijmy jeszcze szybciorem do środka. To bardzo proste. O, proszę bardzo. No i tutaj mamy Glocka, którego po prostu można wyjąć. Jak widzicie, do niego została już zamontowana specjalna nakładka z tą rękojeścią. Też ważna rzecz, to oczywiście ta rękojeść przemieszcza się tutaj w czasie strzelania. Trzeba o tym pamiętać. Nawet tutaj jest napisane, że to jest moving parts, keep fingers clear. Czyli nie trzymamy tu nigdzie paluchów. Natomiast ta dźwignia, właściwie ten spust jest odpowiedzialny, no zobaczcie, za uruchomienie po prostu spustu w Glocku. Jest to, bo można powiedzieć, wręcz banalnie proste rozwiązanie. No i jeszcze jak dokonujemy
ekstrakcji magazynka. Zobaczcie, tu mamy oczywiście zatrzask magazynka, a tu jest taka, no, taka dźwignia, tak? No więc jak tu będziemy naciskać, to tam się będzie zwalniało i magazynek będzie wychodził. No i tutaj jeszcze mamy, pokażę wam, o, widzicie, bezpiecznik. O, widzicie ten, jakby to nazwać, taka skrzydełko. Po prostu tutaj czasem opiera albo nie opiera, więc jak opiera, to nie można z pustu ściągnąć, jak nie opiera, to wówczas broń działa. Także też bardzo proste rozwiązanie, chociaż ten bezpiecznik mógłby troszkę lżej działać, on jest taki dosyć oporny, no ale okej, wiecie, nie można mieć wszystkiego. No, po prostu no, upakowali do takiego plastiku, upakowali Glocka. Słuchajcie, teraz, żeby wyrzucić magazynek, no nie mamy tutaj żadnego przycisku, tak jak w AR-ach 15, tylko w tym miejscu. I teraz moim zdaniem najlepiej po prostu jest nacisnąć i pozwolić temu magazynkowi wylecieć na dół, ponieważ w innym wypadku, kiedy próbujemy trzymać za magazynek i tu go wyciągać, jest to dosyć trudne, po prostu długi paluch by trzeba było mieć. Poza tym ten przycisk działa twardo. On mógłby być trochę bardziej miękkiego plastiku. Natomiast reszta manipulatorów działa przyzwoicie, tak? Działa przyzwoicie ten bezpiecznik skrzydełkowy, trochę twardo, ale okej. Działa całkiem dobrze ten spust, chociaż ja wam pokażę tutaj, on jest taki, czekajcie, lekko gumowany, o, zobaczcie, o, on się tak ciągnie. No wiecie, no bo to jest dźwignia, tam są jakieś, wiecie, kawałek plastiku, coś się tu wygnie, coś się naciągnie, więc on się ciągnie i dopiero w pewnym momencie następuje zwolnienie tego spustu. No, powiem wam szczerze, fajne to rozwiązanie, takie na pierwszy rzut oka człowiek myśli, wow, ale koniec końców to jest po prostu przekombinowane troszeczkę. No, takie moje zdanie. Serdecznie dziękuję jeszcze raz Jarlowi za przysłanie tej konwersji Recover. P chyba 9, bo to jest albo P i X, no w każdym razie taka platformka do kupienia jest, jak widać, tylko że za granicą niestety. Może ktoś do nas zacznie też to sprowadzać, będzie ciekawie. Dzięki wielkie, do zobaczyska, to był Szybki Strzał, Strzelnica TV.